wydała piątek z luty 2018 roku. Porządek Państwo otrzymali, czy są może jakieś uwagi? Nie widzę. Witam Pana Burmistrza, witam Panią Wiceburmistrz, witam Pana Skarbnika, witam Zarząd naszych Wodociągów, witam Panią Prezes GDNK, witam Panią Radczyni, witam Lenia, witam Panią Dyrektor BOP-u, witam Pana Sołtysa, witam Pana Naczelnika, witam media, witam Państwa radnych. Jeśli nie ma uwag, przechodzimy do naszego jedynego punktu dzisiaj, ale niezwykle ważnego, jeśli chodzi o naszych mieszkańców, czyli projekt uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie wody i odprowadzenie ścieków dla grupy taryfowej stanowiącej gospodarstwa domowe na terenie miasta i gminy Bogatynia. Jest to projekt numer 10/2018. Proszę Pana Prezesa naszego wyciągu, Pana Dariusza Darasza. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, Profesor Radni. Na jednej ostatniej sesji powiedziałem, że podatki centrum ścieków są obniżane, co wywołało takie ambitne komentarze, między innymi tak ja. My dzisiaj postaramy się, mam nadzieję, wspólnie przy Państwa pomocy wykazać, że tak w istocie się dzieje. Otóż Bogatyńskie Wodociągi proponują cenę, mam taką karteczkę, która już wisi w gabinecie prezesa Wodociągu od 4 lat. Bogatyńskie Wodociągi proponują cenę 17,24 dla gospodarstw domowych, to jest cena brutto. I Państwo na wieść o takiej cenie, bo ona jest przecież wysoka, mówią, że jesteście gotowi jako rada dopłacić do wody i ścieków dla mieszkańców określoną kwotę. W związku z tym ta cena zmniejszy się na 13,42. I to jest właściwie klucz tego zasadnienia, że rokrocznie Bogatyni obniża się cenę proponowaną przez Bogatyńskie Wodociągi o określoną kwotę. Służy temu właśnie dopłata łącznie, jest to kwota około 2,5 miliona złotych rocznie. W związku z tym jest to uzasadnienie, że cena wody i ścieków w Bogatyni jest rokrocznie obniżona. To, że ona jest wysoka, że można powiedzieć niższa, no to jest zupełnie inne. Dlatego prosimy Państwa o poparcie tej uchwały. Są pytania do Pana Prezesa? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały 10/2018. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję. I Szanowni Państwo, mimo że dzisiaj jest sesja nadzwyczajna, to pozwolę sobie na krótki taki komunikat. Dzisiaj, najpóźniej jutro, na swojej skrzynce mailowej otrzymacie Państwo protokół z kontroli WIOŚ-u, który został przeprowadzony w zeszłym roku. Odnośnie kontroli gospodarowania odpadami komunalnymi odbierany u miejsc terenu gminy Bogatynia w latach 2012-2016 właśnie przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Ten protokół wpłynął w dniu 10 sierpnia 2017 roku. No do tej pory Państwo nie mieliście okazji się z nim zapoznać, dlatego podjąłem decyzję o przekazanie na Wasze skrzynki mailowe. Mówię dzisiaj na
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pan burmistrz jeszcze. No, zresztą na ten temat było zapytanie, przyszło od pana Macieja Kroczka, prokuratora okręgowej Świdnicy, jakie rada podjęła działania w związku właśnie z utrzymaniem tego protokołu pokontrolnego. No i po analizie wszystkich materiałów, które były dostępne łącznie z pismami pana burmistrza, z pismami poprzedniej pani wiceprzewodniczącej, taka została sporządzona odpowiedź właśnie na pana prokuratora. Kto będzie miał ochotę zapoznać się z pełną odpowiedzią, również jest ona dostępna tutaj w biurze rady. Proszę pan burmistrz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, tutaj idąc ku komunikatowi pana przewodniczącego, ja chciałem Państwa poinformować, że wraz z tymi dokumentami, o których mówi pan przewodniczący, ja też pozwoliłem sobie materiał nieco rozszerzyć i uzupełnić. Otóż jakby pismo, o którym mówi pan przewodniczący, nie było adresowane do mnie, tylko do przewodniczącej rady. Tam była notacja, że ad acta i chociaż kilka miesięcy temu to pismo wpłynęło, jakby no, zostało skierowane w taki, powiedziałbym, samorządowy niebyt. Natomiast niezależnie od tego, ja podjąłem kontrolę w spółce, no i ta kontrola zakończyła się ponad miesiąc temu. Strony zostały zapoznane z wynikami tej kontroli. Pozwólcie Państwo też, że nie będę jakby mówił o tym, jakie kwestie tam zostały podniesione, jakie zarzuty skierowane, ale jakby bieg wydarzeń już pokazuje, przede wszystkim radnym, ale myślę także społeczeństwu, dlaczego pewne rzeczy ze sobą mają pewną spójność. Proszę Państwa, to nie był przypadek i mam nadzieję, że na zwyczajnej sesji, którą pewnie Państwo zaplanujecie, będziemy mogli wysłuchać nowego zarządu GPO i również odnieść się do pewnych kwestii, które jakby zostały ujęte w protokole z kontroli. I to też nie była kontrola na zasadzie takiej, że po prostu przyjrzano się pewnym sprawom tylko powierzchownie. Otóż nie. To jest ta sama kontrola, która tutaj służy nam jako samorządowi przy realizacji przez nasze jednostki swoich statutowych zadań. Ja mam tylko jakby jedną przeszkodę, czy też nie mam możliwości kontroli w spółkach, które są spółkami akcyjnymi, tak jak wodociągi. Natomiast w przypadku spółek z o.o. jak najbardziej kontrol wewnętrzny urzędu ma prawo żądać wszelkich dokumentów i prosić o udzielanie odpowiedzi na nawet najtrudniejsze pytania. Ta kontrol GPO trwała długo, aczkolwiek współpraca na linii samorząd, a powiedzmy jednostka kontrolująca, w tym przypadku Wydział BK, no była dość ograniczona, ponieważ też nie było świadomości o tym, że należało radę o pewnych rzeczach poinformować pół roku temu. To mówię tak najogólniej. I to jest jakby pierwsza kwestia, myślę, że na dzisiaj ją zamkniemy, a mam nadzieję, że pan przewodniczący zgodzi się na to, aby na kolejnej sesji zaprosić nowy zarząd, który oczywiście też pewnie o wszystkich sprawach nie będzie mógł mówić, ale o wielu powie, ale mam nadzieję, że jakby kluczową sprawą będzie pokazanie własnej wizji funkcjonowania gminnego przedsiębiorstwa. Ja tam spotkałem się z pracownikami w piątek, a przede wszystkim jakby no, pokazanie możliwości tej firmy, tej spółki. To bardzo ważne, żebyście Państwo mieli świadomość, że musimy również podjąć się trudnego zadania, ale koniecznego, aby tej spółce dać szansę, ale jednocześnie też zrozumieć ten moment, w którym jesteśmy, czyli pewne trudności, które wynikają
życzliwość, zrozumienie i taką empatię w patrzeniu na tą spółkę, bo ja zawsze na tą spółkę starałem się patrzeć przez pryzmat ludzi, którzy tam pracują. Myślę, że właśnie o tym mówiłem w piątek. Szanowni Państwo, tyle o GPO. Jeszcze wątek malutki, który w tej chwili powiem, bo tak naprawdę to GPO zaczyna nowy rozdział. Ale pewnie zauważyliście, drodzy Państwo, że nawet niezależnie od tego, że pewne osoby wdrażają się do nowej roli, w Bogatyni już jest mniej dzikich sypisk. Już tak na cmentarzu nie jest brzydko, nie tak trzeba. Tak do pana Kowalskiego się specjalnie zwracam. Widziałem, że tam pan bardzo aktywnie na cmentarzu w ostatnich czasach działał, ale nie wiem, czy te zdjęcia to pańskiego autorstwa, no, ale okej. Wiem, że pan wiele z nich tam zrobił na cmentarzu, to próbowałbym być na tyle konsekwentny i uczciwy, żeby pójść teraz i zobaczyć, jak to wygląda. I też również pokazać. Jak to? No to panie Piotrze, no to proszę jeszcze raz to sprawdzić. Bardzo mi proszę, bo wiem, że pan sporo zdjęć pan nacykał, ale to właśnie w tym okresie, kiedy ja po prostu naprawdę miałem bardzo trudną sytuację, jak chodzi o komunikację pomiędzy GPO a urzędem. Uwierzcie Państwo, że to był bardzo trudny okres, jeżeli chodzi o funkcjonowanie samorządu i te relacje, które moim zdaniem były relacjami patologicznymi. Ponieważ odniosłem wrażenie, że władzą spółki kto inny wydaje jakby polecenia. Nie rada nadzorcza, nie organ właścicielski, tylko polecenia płyną do spółki z innego kierunku zupełnie. Nie chcę tego rozwijać, pani Jurku, niech pani nie prowokuje, bo powiem za dużo i nie ktoś do sądu poda. Nie chcę tego uniknąć. Natomiast prawda jest taka, że niezależnie od sugestii i próśb, bo tak to często było, no niestety nie było jakby tutaj przełożenia na konkretne sprawy. Dzisiaj jest i dzisiaj mamy już do czynienia z sytuacją, że chociaż nie w pełni nowe władze spółki ugruntowały swoją pozycję, są dalej na etapie jakby rozwiązywania podstawowych problemów, to już mogę powiedzieć, że jest poprawa i trzeba być ślepym, żeby tego nie widzieć. Wiele dzikich wysypisk takich, szczególnie przy kontenerach, które się znajdowały w różnych częściach miasta, po prostu zniknęło. I bardzo bym Państwa prosił, żebyście to też wzięli pod uwagę. Należy chyba zadać sobie pytanie, dlaczego tak było. Ja takie pytanie z przykrością stwierdzam, zadawałem sobie od roku. Mam nadzieję, że do tego okresu nie będzie dane nam już nigdy wracać. I to jest ta kwestia, o której chciałem tutaj powiedzieć jako pierwszej. I kwestia druga, szanowni Państwo. Po raz kolejny moja gorąca prośba do pana przewodniczącego, bo temu akurat rada, czy posiedzenie sesji rady nie musi służyć, ale my dość daleko jesteśmy zaawansowani, jeżeli chodzi o kwestię tego zespołu, który został państwa wnioskiem niejako powołany. Faktem jest, że jeszcze zarządzenie nie wyszło, ale bardzo proszę, żeby z grona szacownych radnych wyłonić 5-osobową grupę. My też chcielibyśmy mieć biegów i fachowców. Nie będę tematu rozwijał, bo Państwo pamiętacie, na czym żeście głosowali. Powołaliśmy komisję, która ma jakby już na wstępie w swojej preambule wpisane pewne ważne, ale powiem też szczerze, czasami tak można określić, mało wygodne zadanie do zrobienia. Mało wygodne, bo z pewnością spotkamy się, ja już się spotkałem, z pewnymi szykanami, czy też różnego rodzaju zarzutami, że zamiast cieszyć się, bo jest fajnie, bo są podatnicy i tak dalej, my próbujemy tutaj, stworzyć sytuację wzajemnej rywalizacji, niechęci czy czegoś takiego. To nie jest prawda. My chcemy po prostu znać stan faktyczny i wiedzieć, czy to my ponosimy odpowiedzialność za bezczynność, czy to my jesteśmy odpowiednią instytucją do tego, żeby pewne badania w tym zakresie przeprowadzić. Dlatego moja prośba jest taka, żeby 5 radnych zostało wyłonionych, niekoniecznie to się musi odbywać na sesji. Ja również tutaj gwarantuję, że tylko jak będę miał zwrotną informację, natychmiast podpisuję zarządzenie, powołuję zespół i w gronie zespołu byśmy ustalili sobie zakres działań.
a działań jest naprawdę sporo, to oczywiście nie obędzie się bez współudziału osób związanych tutaj z kwestiami ekologii, ale także służby zdrowia, plus biegli z zakresu różnego rodzaju pomiarów. I ja sobie zdaję sprawę, że wielu z Państwa w tej chwili zaczyna się być może troszeczkę martwić, bo być może odnosicie wrażenie, że mówiąc kolokwialnie czy w cudzysłowie, próbujemy pójść na całość. Tak, proszę Państwa, tak trzeba w tym momencie zrobić, ponieważ uważam, że jesteśmy w tym momencie na tyle odpowiedzialnymi ludźmi, że pewne rzeczy jesteśmy w stanie unaoczyć, pokazać, stwierdzić. Czy odniesie to właściwy skutek, to jest inna kwestia, ale pokażmy, że ta komisja będzie działać bardzo dynamicznie, a jej wnioski posłużą nam do tego, żebyśmy mogli dalej formułować pewne jakieś nasze, nazwijmy to prośby, czy nawet na to roszczenia. Także tu Panie Przewodniczący bardzo bym prosił o jak najszybsze załatwienie sprawy, być może na zasadzie dobrowolności, ale myślę, że mamy tak wiele autorytetów w tej Radzie, tak wiele osób, którym leży na sercu i dobre gminy, i dobre relacje, bo też to zakładam, z dużymi zakładami, ale jednocześnie też odpowiedzialność, bo mandat to też odpowiedzialność przede wszystkim do pewnych działań, że uda nam to się szybko i w miarę sprawnie uczynić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie burmistrzu, znowu mamy kolejny dom, że pani prezes